Witajcie. W tym filmiku pokażę Wam, jak w popularnym sterowniku firmy KT, to są te sinusoidalne sterowniki spotykane w naszych zestawach ze sklepu, również w innych zestawach z internetu, jak w takim sterowniku uruchomić komunikację Bluetooth, czyli jak e, mieć pełną kontrolę nad tym sterownikiem poprzez aplikację na telefonie. E, Owszem, istnieją wersje z tych sterowników, które posiadają fabryczną możliwość obsługi e, komunikacji bezprzewodowej, ale jeśli macie już taki sterownik, no to bez sensu byłoby kupować go e, kolejny z taką usługą, czy z taką obsługą. A ja pokażę Wam, jak przerobić sobie swój sterownik na, e, na, Bluetooth, na Bluetooth. Wtedy macie możliwość albo mieć sam telefon do sterowania, a sterownik uruchamia się z prostego przycisku, z jakiejś stacyjki. Przełącznika z czegokolwiek, wtedy nie macie wyświetlacza na kierownicy i wtedy na przykład tylko telefonem możecie zmieniać na nim parametry, na przykład jak biegi, siłę, limity itd., itd. Możecie też mieć telefon i wyświetlać jednocześnie, wtedy telefon pomoże Wam konfigurować, bo włączając na telefonie, nie wiem, czy będzie widać, ale wszystkie parametry w sterowniku są widoczne od razu na telefonie, można poklikać, zapisać, zresetować jest. Zmiana zastosowana. Po pierwsze, jakie sterowniki podatne są na tą przeróbkę, która teraz będzie pokazana na tym filmie? Wszystkie sterowniki, które mają maksymalne napięcie pracy 48V, więc ta przeróbka nie działa dla sterowników 60V. Nie róbcie tego, popalicie sobie tylko i sterownik, i moduł Bluetooth, o którym zaraz będziemy rozmawiali. Też najmniejsze sterowniki. Czyli te sterowniki o mocy do 15, do 17 amper, one nie mogą służyć do przerabiania. KT, jak widzicie, ma cztery typy wielkościowe sterowników. Najmniejsze to są 12 do 17 amper, troszkę większe, no to jest moc rzędu 20-25 amper, później mamy... Sterowniki 30-35A i 45A sterowniki, już te największe. Więc my się interesujemy tymi, ty, tymi sterownikami, tymi trzema, które możemy uruchomić. Pamiętajcie, 36-48V i od 20A do góry te sterowniki dadzą radę. Te, takiego małego sterownika nie przerobimy. Nie da się tego, tego zrobić. No i teraz, obojętne czy macie wiązki Higo czy wiązki zwykłe przewodów, nie gra to roli. Oba typy sterowników da się, da się przerobić. Z uwagi na to, że wśród tych wszystkich trzech sterowników najpopularniejsze są około 30-amperowe sterowniki, też nasze zestawy trekkingowe, krosowe są najpopularniejszymi. Więc my przerobimy sobie taki typowy sterownik, najpopularniejszy, który e, występuje aktualnie, i do niego dołożymy sobie obsługę bezprzewodową. Sterownik jest zakupiony w wersji czy jest tutaj w wersji bez fabrycznej obsługi czujnika, ale są takie sterowniki, które już to mają. Możecie sobie taki zakupić. Czym się różni z zewnątrz sterownik, który obsługuje Bluetooth, ma już fabrycznie Bluetooth od takiego, którego nie ma? On ma jakby dodatkowe pięciopinowe złącze, które wychodzi ze sterownika w ten sposób. Takie dziwne, niby można byłoby do tego tutaj wyświetlacz podłączyć, ale tak blisko przy sterowniku to nie ponieważ do tego podłączony jest moduł Bluetooth. Po prostu on udaje jako. Moduł Bluetooth jest tak jakby drugim wyświetlaczem. To jest taka sama złączka z wyświetlacza. On po prostu udaje drugi wyświetlacz równoległy w sterowniku. Więc nasza procedura będzie polegała na dodaniu takiego przewodu do sterownika, żeby móc do niego podłączyć czujnik Bluetooth i mieć sterownik z obsługą Bluetooth'a. Co będziemy potrzebowali? Na dole pod, firmę, pod filmem jest lista, elementów potrzebnych do przeróbki yy, sterownika KT na sterowanie Bluetoothem. Po pierwsze, co będziecie potrzebowali? Sam czujnik Bluetooth jest do kupienia na naszym sklepie. On, co prawda, jest ym, ze złączką przygotowany do, do podpięcia do sterowników, które mają już obsługę Bluetootha, ale możecie go kupić jako pojedynczy element i wtedy dodać sobie do swojego własnego sterownika. Więc mamy Bluetooth. Potrzebujecie też HIGO 5 lub 6 -pinowe. HIGO. Czyli to jest to złącze które w wiązce widzicie to co macie na kierownicy w wiązce podłącza się tutaj normalnie wyświetlacz. No to takie złączki musicie kupić. To jest 5 lub 6 pinowa złączka. Najczęściej kupuje się to męskie i żeńskie ja też kupuję męskim i żeńską ale będziemy wykorzystywali tylko e, żeński e, żeński kawałek czyli to, to nie, nie wykorzystujemy. Natomiast my będziemy wykorzystywali dodamy to po prostu do sterownika do tego będziemy podłączali czujnik. Bluetooth. Potrzebujemy też elementy do przeróbki tego. Po pierwsze, potrzebujecie rezystor SMD 15 kiloohmów w wymiarze 0805, również link na dole, który potrzebujecie. Jeden, ale no sprzedają po 30, więc zostanie. I e, dioda prostownicza e, BAF 70, też będzie nam potrzebna jedna sztuka, no sprzedają po kilkanaście. To są jakieś groszowe sprawy. Z pomocnych rzeczy, sterownik trzeba wyjąć i położyć na biurku, czyli musicie go wyjąć z roweru. Tak samo potrzebujecie wyjąć z roweru manetkę i wiązkę z przewodami oraz wyświetlacz. Te rzeczy potrzebujecie mieć na biurku. Nie róbcie tego w rowerze, czyli na biurko to położymy. Musimy też mieć na biurku możliwość zasilenia tego sterownika. Ja, dla ułatwienia, użyję zasilacza warsztatowego, z którego sobie zasilę, ale w waszym przypadku prawdopodobnie nie macie takiego urządzenia. Dlatego, w waszym przypadku weźcie sobie do ręki swoją ładowarkę do roweru, jaką macie, i zobaczcie, jaką ona ma końcówkę. W moim przypadku jest to ładowarka z bidonowego akumulatora, ma końcówkę DC. Dlatego kupcie sobie na portalu aukcyjnym. Gniazdo z kawałkiem przewodu pasujące do, pana, do, do, do waszej ładowarki. Widzicie, mogę to tutaj wpiąć. O, widzicie? Dzięki czemu użyjecie ładowarki jako zasilacza dla sterownika, którego będziecie przerabiali. Nie podłączajcie go do akumulatora, ponieważ jeśli popełnicie jakiś błąd, coś zrobicie zwarcie, to akumulator uszkodzi wasz sterownik, a ładowarka nie, albo przynajmniej ma mniejszą szansę, że coś zepsuje. Ja tego nie będę używał u siebie, bo mam zasilacz stabilizowany, będzie mi to wygodniej, ale w Waszym wypadku odizolujcie sobie te przewody troszkę dłuższe. Tu macie gniazdko zasilające, ulokujcie je prowizorycznie plus do plusa, minus do minusa, zabezpieczcie taśmą i w ten sposób będziecie mogli zasilić sterownik tymczasowo z ładowarki. Także pamiętajcie: ładowarka jest OK, akumulator nie jest OK. Jak wygląda cała procedura przeróbki takiego sterownika? No to po pierwsze, jak wyjęliście swój sterownik z roweru, albo może macie nowy sterownik i dopiero przymierzacie się do tego, pamiętajcie, aby rozładować sterownik. Jest to bardzo ważne. Co znaczy rozładować sterownik? Sterownik ma w środku kondensatory, które potrafią całymi miesiącami trzymać bardzo dużą ilość energii. Bierzecie sobie śrubokręt, znajdujecie sterownik plus i minus zasilające i zbieracie te dwa kabelki. Uwaga, czasem może zaiskrzyć. W moim przypadku nie zaiskrzyło, sterownik jest nowy, nigdy nie był uruchamiany, ale wasz sterownik mógł być włączony wcześniej w rowerze. Jak go wyjęliście, może zwierać przewody. W takim wypadku, jak mamy to przygotowane, o co chodzi? Z, musimy sterownik rozkręcić. E, zabieramy się do tego. Sterownik mamy e, wyciągnięte zabudowy. O zostawiamy go sobie teraz na chwilę. E, zajmiemy się troszkę czujnikiem Bluetootha. Czujnik należy otworzyć. Paradoksalnie. Otwieramy czujnik, czyli odkręcamy takie dwie małe śrubeczki i delikatnie go otwieramy. Po co to zrobimy? Słuchajcie, jak kupicie na internecie gniazdo Higo, one są w różnych standardach, w różnych standardach. I kiedy zepniemy sobie taką złączkę z sobą, ja mam akurat sześciopinową złączkę, jest kompatybilna z pięciopinową złączką od bluetootha, ale możecie mieć pięciopinową, niestety są różne standardy i musimy się teraz upewnić, czy czerwony przewód idący z czujnika, to jest czerwony przewód, który wychodzi nam z tej strony, czyli innymi słowy, czy tutaj jest kompatybilność kolorów złącz. Jak to zrobić? Spinamy z kawałkiem, odizolowujemy końcówki, Ustawcie swój miernik na pikanie, czyli na pomiar ciągłości obwodów. On ma. On ma pikać. Czemu mi mój. nie pika? O. On ma pikać, kiedy zwieracie dwie sondy z sobą. Cała filozofia pomiaru to starać się wkuć w pole lutownicze czerwonego przewodu w bluetoothu, i sprawdźcie czy po stronie przewodu pika wam czerwony przewód pika. Po kolei sprawdźcie sobie wszystkie przewody. Czy każdy kolor odpowiada, odpowiada swoim przewodom. Wtedy upewnijcie się, że macie dobrą końcówkę przewodu i nie spowodują na spalenia sterownika. Ja mam dobrą, wszystkie kolory się zgadzają. Gdybyście mieli swój przewód, którego kolory się nie zgadzają, to napiszcie sobie na kartce, że czerwonemu odpowiada czarny na przykład, zielonemu odpowiada żółty i później bierzcie to pod uwagę podczas lutowania tego przewodu w, e, w sterowniku. Czyli bluetooth możemy skręcić z powrotem. OK. Teraz spróbujemy wprowadzić te przewody do środka. Odizolujcie sobie więcej tego przewodu, tak? Aby było go co najmniej 5 cm. Znaczy te, z tej gumy trzeba odizolować, żeby było przynajmniej 5 cm e, tych, tych przewodów. Będzie więcej gdzieś tyle. Teraz znajdźcie w gumce Waszego sterownika albo zróbcie w gumce waszego sterownika otwór żeby móc przeprowadzić przez niego te przewody. Wiem, że to może być trudne, ale tu trzeba coś wykombinować, jakoś go tam trzeba wprowadzić. Dobra, wprowadziliśmy to tutaj coś. Ja sobie wprowadzam więcej, żeby było wygodnie. Słuchajcie. Będziemy lutowali w tym obszarze sterownika pod spodem, czyli przewód pójdzie sobie z gwiazda pod płytkę i przylutujemy go pod płytką. Jest to wygodniejsze niż lutowanie od góry, bo tu jest dużo przewodów, moglibyście je upalić lutownicą. Dlatego ustawcie sobie to w ten sposób. W prawym, e, nie, w lewym górnym rogu, tutaj, tu, macie teraz rozpiskę, w którym w które miejsca na płytce przylutować poszczególne pięć przewodów? Macie tam niebieski przylutować do pola T21, czerwony do pola SK, czarny do pola G, mowa o dużym G, żółty RX2, zielony tx 2 Poszukajcie ich tutaj, te wszystkich. Część powinna być widoczna. Tak jak na przykład dla mojego przykładu, dla płytki 30-amperowej, mam obok siebie gniazd, aż cztery piny są obok siebie, ale piątego nie widać. Przeglądam, przeglądam, no nie widzę tutaj T21. Odwróćcie sobie płytkę, podsuwajcie przewody i spróbujcie te, prze, te pola lutownicze zobaczyć z tej strony, bo one czasem mają oznaczenia z jednej strony. No i ja tutaj lokalizuje, że mam tutaj T21 z tej strony. Przyciskam sobie śrubokręcik i popatrzam. OK. Zlokalizowałem, w którym miejscu mam y, przewody przewód T21. Ja sobie go tutaj zaznaczę kreską, o które tutaj chodzi. I lutuję. Lutuję zgodnie z tym opisem, który mam, y, mam z boku. Teraz wciągamy troszkę to gniazdo tak, aby ono nam tutaj się nie odkształcało. Ok. Mamy to. Mamy już podlutowane gniazdo, które w przyszłości będzie nam służyło do podłączenia Bluetooth'a. A teraz będziemy lutowali pozostałe elementy. Czyli jeden rezystor 15 kOhmowy oraz jeden, jedna dioda prostownicza. Te elementy macie w opisie. W każdym wariancie sterownika będą potrzebne te dwa elementy. Robimy sobie tutaj miejsce między przewodami. Ok. Przełączamy się na mikroskop i zobaczymy, co my tu takiego ciekawego mamy. Każdy sterownik ma procesor. Między procesorem a przewodami, które mam skierowane w tamtą stronę, czyli w prawo, mam położony sterownik. Między procesorem a przewodami blisko procesora powinniście znaleźć w swoim sterowniku takie charakterystyczne miejsce, zawierające trzy puste pola dla przyszłej diody prostowniczej i pole dla rezystora 15 kΩ. W przypadku sterownika 30A to jest blisko siebie, mniej więcej w poziomie troszkę na prawo od sterownika od procesora, ale zobaczcie sobie teraz zdjęcie dla sterownika 25A. To, to pole jest troszkę niżej, te pola są troszkę niżej niż w sterowniku 30A, troszkę wmieszane w inne elementy. Ale zaznaczyłem wam prostokątnym, yy, czy znaczy prostokątem czerwonym, w którym miejscu yy, musicie ich szukać, gdzie jest to pole dla yy, diody i dla rezystora. Zobaczcie też na sterownik 30 a yy, przepraszam, 45A, i zobaczycie, że tam w podobnym miejscu co 30A sterowniku jest pole do przylutowania diod i rezystora. Yy, no to wracamy do naszego 30A sterownika. I my przylutujemy teraz te, te elementy, czyli tutaj będzie dioda, a tutaj będzie rezystor. Ja lutowanie, mimo że mam, zobaczcie jak grubą lutownicę, widzicie jaką wielką lutownicę, dużo większą niż te elementy. Jak macie wybór, kupcie sobie, albo na przykład nie idzie wam lutowanie, kupcie sobie cieńszy grot, wtedy wygodniej będzie wam to lutować. Ja to tak lutuję, że najpierw pokrywam cyną połową, na przykład prawą stronę tych miejsc, które będę lutować. I ten sposób, wiecie, nie będzie to dla mnie takie wygodne, ponieważ muszę Wam to jednocześnie pokazywać, ale ja to przylutuję w ten sposób, że. Już chwilka, bo muszę sobie to dobrze pensetą pęsetą chwycić. No i teraz tak. Ja sobie najpierw trzymając pęsetę lutuję te dwie nóżki. Mam je przylutowane. Teraz od góry dociskam element, delikatnie roztapiam cynę, żeby element opadł, nie trzymał się na nóżkach powietrzu i mam go przylutowany. Tak samo robię rezystor. Chwytam rezystor, rozgrzewam cynę, nasuwam rezystor na cynę tak żeby on wszedł do Okej. Okay. Tak żeby on wszedł na całe pole i mam go przylutowany z jednej strony, a z drugiej już przykładam cynę i lutuję tak samo ten element. Lutuję. Można troszkę poprawić. Słuchajcie, no jeśli po przylutowaniu, albo przynajmniej mi się wydaje, że dobrze przylutowaliście, oglądnijcie sobie to pod powiększeniem na przykład w telefonie. Jeśli okaże, że coś nie jest dobrze przylutowane i na przykład nie działa Wam ten wyświetlacz, ten, ten moduł bezprzewodowy, no to poprawicie najwyżej no i starownik możemy włożyć do, włożyć do obudowy no i skręcić przynajmniej tą część skręcić przynajmniej tą część dolną żeby podczas uruchamiania i testowania sterownik nam się nie uszkodził, nie zwarło się nic, nic od spodu są napięcia. Będziemy zaraz ten sterownik uruchamiać. Także skręcamy na razie tylko wstępnie. Sterownik mamy skręcony, czyli panel boczny, i podstawa tranzystory poprzykręcane tymi blaszkami, które były od zewnętrznej strony, od wewnętrznej strony je, je przytrzymującymi. Spróbujemy sobie teraz ten zestaw uruchomić. Pamiętacie, co, roz, co mówiłem o mm, ładowarce i, i co mówiłem o złączach e, do, e, do zasilenia? To, co mm, wspominałem wcześniej, ładowarkę macie swoją, uruch uruchomcie to sobie na ładowarce poprzez tymczasowe połączenie ładowarki z tym gniazdem zasilającym. Zauważcie, że przewody są plus i minus, ładowarka też ma swój plus i minus. Jeśli kupiliście sobie gniazdo z kawałkiem przewodu do podłączenia tymczasowego waszej ładowarki, to super. Macie to e, bardzo uproszczone zadanie. E, łączymy teraz nasz, e, nasz moduł bezprzewodowy z sterownikiem poprzez nowo wlutowane złącze. Następnie nasza wiązka przewodów z wyświetlaczem i manetką. To. OK. Podłączamy do zasilania. Ja używam zasilacza laboratoryjnego. Mam na nim ustawione około 50V. Wasza ładowarka, jeśli macie zestaw 408V będzie dawała około 54V. 54 Włączamy, uruchamiamy. OK. Pierwszą oznaką, że wszystko zrobiliście prawidłowo, jest pojawienie się wskaźnika naładowania. Zielonego wskaźnika naładowania akumulatora. Jeśli tego nie ma, czyli nie pojawił wam się wskaźnik naładowania, prawdopodobnie prawdopodobnie macie coś źle polutowane w swoim e, sterowniku. Być może źle polutowaliście jeden z elementów, jeden z z elementów SMD, czyli na przykład dioda nie jest dobrze polutowana, rezystor jest na, naciapany, ale nie jest przylutowany, oglądnijcie, powiększcie sobie w telefonie, zobaczcie, w czym tkwi problem. To jest pierwsza, pierwsza sprawa. Druga sprawa, która wskazuje na poprawnie polutowany, powinien migać Wam Bluetooth, widzicie, miga Wam. Czyli wygląda, że wszystko jest OK. Teraz bierzecie sobie telefon, uruchamiacie aplikację, Ja sobie to uruchamiam, o, uruchamiacie aplikację. Aplikacja mówi, że nie jest połączona ze sterownikiem, klikacie w prawym górnym rogu ikonkę Bluetootha. Znajdujecie tutaj, jest jakiś LAN, QAN, TECH. Klikacie na to, klikacie, klikacie, no, okay. czekajcie, bo coś miałem tutaj połączone wcześniej. LAN-Quantech, połączenie, ok, połączył się, po czym poznam, że jest wszystko w porządku, tutaj również jest pasek naładowania akumulatora. Możecie teraz na manetce dać gazu. Widzicie, wyskoczył problem, nie wykryto czujników halotronowych, jest ok, bo do sterownika nie jest podłączony żaden silnik. A w statusie, tu jest taka ikonka info, jak klikniecie, to również się wyświetla tutaj, w tym przypadku, gdzie mam w tym miejscu, wsiada się status błędu, hal, sensor, awaria i jest super, czyli jednocześnie i telefon odebrał sygnał z waszego sterownika, że macie połączenie i jest status informacji i równocześnie wyświetlacz wam działa i wskazuje e, naładowanie. No dobrze, to teraz opowiedzmy sobie, jak to wszystko teraz działa i jakie są jeszcze dodatkowe możliwości. Słuchajcie, e, aplikacji, z uwagi na to, że my przerobiliśmy oryginalny sterownik na e, wersję bluetoothową, czekajcie, bo muszę zresetować błędy. Ok. Aplikację też muszę zresetować. I zaraz zrobimy, pokażę Wam to na przykładzie. Dobra. OK. Słuchajcie, aplikację mam, wskaźnik na ładowania mam, wskaźnik na ładowania mam. Zobaczcie, my przerobiliśmy sterownik z sterownikiem w wersji bez. Sterowania bezprzewodowego na sterowanie bezprzewodowe. To nie jest dokładnie to samo, co mieć sterownik już zaprogramowany, ponieważ nasze sterowniki, ten i sterownik, który jest już fabrycznie wyposażony w złącze, mają inne oprogramowanie. Różnicą jest to, że jeśli mielibyście na, na, na kierownicy oba wyświetlacze naraz, czyli wyświetlacz e, fabryczny i telefon, jednocześnie byście chcieli jechać. To zmieniając bieg tutaj, zobaczcie, teraz mam jedynkę tutaj. Zmienię sobie na dwójkę, trójkę, czwórkę. Bieg nie zmienia się na wyświetlaczu. Skutkuje to tym, że co sekundę to jeden, to drugi wyświetlacz wysyła informacje o zmianie biegów. I rower bardzo by wam falował. Czyli w fabrycznym sterowniku zmiana tutaj przestawia jednocześnie wyświetlacz i wyświetlacz przestawia bezprzewodowe sterowanie z aplikacji, wtedy ewentualnie mogłyby oba wyświetlacze być jednocześnie. W naszym przypadku takiej opcji nie ma. Jeśli chcesz jeździć na, je, jechać, jeśli chcesz na sterowaniu na obu wyświetlaczach, to będzie trudne, ponieważ będziesz musiał ustawiać oba typy biegów na obu wyświetlaczach jednocześnie. Ale z drugiej strony rzadko kiedy jedzie się na telefonie i jedzie się na wyświetlaczu. Są dwie opcje. Albo masz tylko telefon do sterowania sterownikiem, nie masz wyświetlacza swojego, czyli po prostu tak naprawdę nic nie ma, tylko wyjmując sobie telefon możesz sobie biegi poustawiać, albo masz wyświetlacz, a używasz, kiedy chcesz, telefon używasz, kiedy chcesz go przeprogramować. Bo ustawiając, wchodząc do ustawień, to jest pełno konfiguracji niektórych takich, których nie ma na... W sterowaniu poprzez wyświetlacz. Także yy, nie skorzystamy, ale możesz na przykład tylko na, na telefonie jeździć lub mieć go w kieszeni, a podłączasz go tylko na potrzeby przeprogramowania. Yy, ani wyświetlacz, ani yy, yy, apka, nie jest potrzebna. Jak, wystawi, jak wysterujesz yy, sterownik, włączysz odpowiedni bieg, parametry i tak dalej, no to on może jeździć, nawet kiedy nie masz rozłączony telefon. No dobrze. Skoro jazda po staremu, czyli mamy wyświetlacz, jedziemy z wyświetlaczem, a jak chcemy przeprogramować starownik, no to korzystamy sobie z apki, o, po prostu podłączamy, bo wtedy normalnie tego tutaj nie masz. Jak nie chcesz jeździć na Bluetooth, to nie masz go podłączonego, usuwasz go. Tylko w momencie, kiedy chcesz zaprogramować rower, podłączasz apkę i jedziesz, e, jakby i, i użytkujesz. Ewentualnie zostawiasz to podłączoną, tą, ten, ten Bluetooth na stałe, po prostu nie łączysz się z aplikacją, nie... Nie używasz aplikacji, wtedy działa normalnie wyświetlacz. Ale co, gdybyś na przykład nie chciał mieć wyświetlacza? Czyli po prostu chciał go mieć odłączony. Proszę bardzo, nie mamy wyświetlacza. Chcemy mieć tylko apkę, która służy do sterowania tym e, sterownikiem. To wtedy jest pewien problem, bo o ile apka obsługuje Bluetooth. Czekajcie, zepniemy ją sobie. O to wyświetlacz, a raczej przyciski w tym wyświetlaczu pełnią funkcję włącznika, a bez tego sterownik jest wyłączony. Więc musiałbyś mieć sposób, jak włączyć teraz sterownik, fizycznie go uruchomić, żeby mógł włączyć Bluetooth, żebyś mógł się połączyć przez aplikację. Jak to zrobić najprościej? Najprościej jest skorzystać z wiązki przewodu Związki przewodu wyświetlacza. Tutaj jest stacyjka. Moglibyśmy obciąć wiązkę i dostać się do przewodów, które poprzez zwarcie włączałyby sterownik, ale wtedy uniemożliwiłbyś sobie podłączenie w przyszłości wyświetlacza. Więc jest to niedobry pomysł. Ale możesz też wyprowadzić z wnętrza sterownika. Przewody stacyjki, przewody uruchamiające sterownik w formie ręcznej. Jak to zrobić? Zobacz. Kiedy masz sterownik odłączony, zlokalizuj główną wiązkę przewodów, yy, przepraszam, konektor od głównej wiązki przewodów. Już, popatrz. Chodzi o tą wiązkę, tą wiązkę z na wyświetlacz manetkę. Zlokalizuj ją w swoim sterowniku. Popatrz, to jest... To jest gruba wiązka, w której idzie kilkanaście przewodów. Ale zobacz po wewnętrznej stronie starownika, gdzie to złącze, bo to jest w moim przypadku to jest to złącze, to to złącze. Ono idzie do starownika do środka i wewnątrz widać te wszystkie przewody. Czekajcie, ja sobie to tutaj spróbuję jakoś poluzować. Może będziecie widzieli więcej. I w tej wiązce jest niebieski i czerwony przewód. Zlokalizujcie. Tutaj będzie Wam ciężko zauważyć, no bo jednak kamerka widzi z pewnej odległości, ale e, zlokalizujcie czerwony i niebieski przewód. Ten czerwony i niebieski przewód to są przewody stacyjki. Kiedy zobaczycie, to te przewody idą do pól, pod spodem jest to gniazdo, jest do pól o nazwie N, jak Natalia, oraz DM. Wystarczy do każdego z tych pól dolutować po jednym kabelku. Na przykład możecie to zrobić, wyjmując sterownik, odwracając go do góry nogami, przylutowując dwa kabelki i wyprowadzając je sobie poza sterownik. Dwa kabelki. Jeden kawałek będzie przylutowany do N, drugi do DM. I wtedy, kiedy nie macie wyświetlacza w swoim rowerze, to wtedy, zwierając te dwa kabelki. Możecie uruchomić rower na samym bluetoothu. Jak to zwierać? No bo nie będziemy to, tego przecież robili ręcznie. Możecie użyć do tego. Czekajcie, czy ja tutaj mam takie. O! Mam coś takiego. Możecie użyć do tego prosty włącznik na kierownicę. Taki on/off. Te kabelki możecie połączyć z tymi dwoma. Te, te dwa kabelki od włącznika. I w ten sposób, naciskając na przycisk, włączy Wam się rower. Wyciągając. Wyłączy. Albo możecie zastosować. Kolejcie, co my tu mamy? O, na przykład takie to: stacyjkę. Być może e, taką, być może na kierownicę, obojętne to jest, ale w ten sposób przełączając kluczykiem stacyjkę. O, zwiera wam stacyjka te dwa kabelki dokładnie to co potrzebujecie do tych dwóch kawałków przymocować i macie e, sterowanie i to jest lepsze e, ten, sposób, ten sposób kiedy sami dokładacie sobie bluta do sterownika jest lepszy no bo po pierwsze nie potrzebujecie po przeróbce nie potrzebujecie wyświetlacza żeby, te, żeby to uruchomić a po drugie Możecie dołączyć sobie na przykład stacyjkę na kluczyk. Owszem, wyświetlacze mają piny, hasła, ale no kluczyk to jednak kluczyk. Dlatego można zastosować w formie przełączającej blokadę. To wszystko. Reasumując, każdy sterownik powyżej e, najmniejszego modelu, czyli powiedzmy powyżej 17A, 18, 20, przepraszam, 20 albo więcej, Da się wyposażyć w Bluetooth. Robimy to dodając przewód, lutując go do płytki i dodając dwa elementy SMD: jeden y, diodę y, prostowniczą i drugi mały rezystorek do obwodu. To uruchamia nam równoczesne sterowanie poprzez wyświetlacz i Bluetooth, bluta, chociaż nie można ich używać jednocześnie. To chyba wszystko. Bawcie się dobrze. Zapraszam na kolejne filmy. Wszystkie elementy, które użyłem w tym filmie, link jest pod spodem. Możecie sobie zobaczyć i zakupić. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy, pamiętajcie, zawsze możecie spróbować przelutować jeszcze raz. Jeśli będziecie mieli problemy techniczne, na przykład zepsuliście sterownik przy lutowaniu i trzeba pomóc Wam naprawić, wejdźcie na nasze forum pojazdelektryczne.org, napiszcie tam temat, pomogę czy pomożemy. Rozwiążemy problemy. Do zobaczenia i do następnego ciekawego mam nadzieję filmiku. Nara!